najpierw po meczu w Suwałkach, w wygranym meczu. Wielka radość w szatni, cieszą się piłkarze, jakby pan ocenił ten mecz. Na pewno to zwycięstwo chcemy dedykować trenerowi Tomkowi, który został zwolniony w tym tygodniu i to na pewno drużyny gdzieś tam podniosło, ale my byliśmy w ciężkiej sytuacji, bo te dwa mecze pierwsze u siebie nieudane i porażka z Kaliszem 4-0 postawiła nas w takiej ciężkiej sytuacji. Wiedzieliśmy, że jedziemy na trudny teren do zespołu, który walczy o pierwszą ligę. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i na pewno bramka strzelona na 1-0 ustawiła trochę ten mecz, że mogliśmy dalej w tym średnim pressingu kontrolować to spotkanie. Nie uszczybiliśmy się oczywiście błędu, za dużo stałych fragmentów gry miał przeciwnik i dochodził do groźnych sytuacji i tego musieliśmy się ustrzec. W drugiej połowie dalej chcieliśmy kontynuować naszą grę i strzelić jeszcze drugą bramkę, która może by uspokoiła ten mecz, a może by go zamknęła. Czerwona kartka trochę nam dała spokoju, ale też jeszcze Wigry miały swoje sytuacje i na pewno się cieszymy z tego zwycięstwa, bo to zwycięstwo było potrzebne tej drużynie. I po dobrym meczu dziękuję zawodnikom za zaangażowanie, za wolę walki, za pokazanie charakteru, bo taką drużynę Błękitnych chcemy oglądać każdego meczu. Panie trenerze, przed tym meczem byliście jedyną drużyną, która wygrała u siebie z Wigrami. Teraz dołożyliście wygraną z Wigrami na wyjeździe. Leży wam ten zespół? Macie jakiś patent na Wigrę? No nieraz tak się mówi, że jakieś zespoły leżą nie tylko Błękitnym, ale też innym drużynom, że się wygrywa. No nam się udało jako jedynym u siebie wygrać, tak, bo Wigry miały bilans 7 zwycięstw i 2 remisy na wyjeździe. I dzisiaj pokonaliśmy Wigry u siebie. Na pewno się z tego cieszymy, bo nasze wyjazdy też nie były naszą jakąś domeną. Nie przywoziliśmy z tych dalekich podróży tych punktów, gdzie te odległości jednak są do pokonania. I ta drużyna dzisiaj pokazała, że stać ją na dobre mecze. Długa podróż do domu i u siebie mecz z kolejną drużyną, która ma bardzo wysokie aspiracje. Mówiłem o torze i to za chwilę, już za kilka dni. No tak, dzisiaj jeszcze się cieszymy. Po drodze jeszcze trochę poświętujemy, a tak naprawdę już myślimy o meczu z Motorem, bo mecz już w środę. Motor grał wczoraj, też wygrał 1-0, na pewno ma jeden dzień odpoczynku więcej, ale też ma do pokonania długą podróż, a my wypoczynek, regeneracja. Zobaczymy, czy nie ma kontuzji w zespole i dalej trzeba walczyć, bo jeszcze tym jednym zwycięstwem nikt się w lidze nie utrzymał i dalej nas czeka do końca ligi walka o utrzymanie. Panie trenerze, gratulujemy serdecznie i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękujemy, ja też pozdrawiam i życzę Wigier awansu do pierwszej ligi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trener Suwalski Wigiel, Dawid Szulczek po przegranym meczu z Błękitnymi z Tarkiem. Panie trenerze, proszę o ocenę tego spotkania. Na początku chciałbym pogratulować drużynie gości. Drugi raz w tym sezonie z nami wygrywają 1-0. Życzę im też powodzenia w dalszej części sezonu, bo chciałbym, żeby drużyna, która z nami dwa razy wygrała, utrzymała się w tej lidze. No i tak, niby mamy najlepszą obronę w lidze, ale gdzieś tam w większości tych spotkań tracimy tego jednego gola, nie gramy na zero z tyłu. I zazwyczaj poza jedną bramką jeszcze robimy jakiś jeden taki rażący błąd, gdzie przeciwnik miał jakąś 100% sytuację. I to się znowu dzisiaj powieliło, znowu na początku meczu przeciwnik miał jakąś sytuację. My tak nie możemy zaczynać spotkań. Zawodnicy mają tego świadomość, my w sztabie też. Nie do końca bierze się to z tego, że jesteśmy nieskoncentrowani, bo wychodzimy skoncentrowani, jesteśmy przygotowani na rywala. No, idzie długie podanie, przeciwnik zdobywa bramkę, trochę też ta piłka gdzieś tam wyhamowała i myślę, że dlatego Chirek myślał, że dostanie większego poślizgu. No i tracimy bramkę i dopiero potem zaczynamy się powoli rozkręcać. Zawsze te pierwsze połowy mamy trochę słabsze. Wiele razy już odrabialiśmy wynik 1-0 i myślę, że dzisiaj też pachniało tym, żeby to odrobić, bo czy z Lechem na remis nawet w dziesiątkę, czy z Stal Rzeszów, chociażby z Nicz, czy Pogoń Siedlce. Natomiast my też nie jesteśmy maszynami, nie będzie tak zawsze, że my będziemy tracić bramkę i później będziemy mecz wygrywać 2-1. No i musimy też grać mecze na zero z tyłu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba strzelać bramki. Myślę, że dzisiaj tych okazji było najwięcej w stosunku do tych trzech spotkań. Szkoda, bo tak naprawdę każdy z ofensywnych zawodników miał swoją jakąś sytuację lepszą bądź mniej stuprocentową, bo czy Wełniak, czy Adamek, czy Czułowski miał też ten strzał Mularczyk, gdzieś tam z linii została piłka wybita. No i na pewno
Szkoda, że nie potrafiliśmy strzelić tej pierwszej bramki. Pewnie też by trochę inaczej to wyglądało po strzeleniu pierwszego gola. No i zazwyczaj po porażce gdzieś nie wiem, wylewa się taka żółć i tak dalej, ale dzisiaj, no co, jeden z lepszych sędziów w tej lidze bardzo dobrze sędziował. Boisko jak na tą zimę, która była i jak na to, jak to boisko jeszcze wyglądało kilka dni temu, to uważam, że było naprawdę dobrze przygotowane. Można było grać też piłką po ziemi. Plan na mecz, który mieliśmy, potrafiliśmy dużo rzeczy realizować, szczególnie do przodu, natomiast no, nadzieliśmy się na długą piłkę i te długie piłki są troszkę naszą zmorą. Chcemy grać agresywnie, chcemy grać pressingiem, dużo przewagi na połowie przeciwnika, a to wymaga też bardzo takiej skrupulatnej pracy trójki stoperów i naszych wahadłowych. No i czasami zdarzają nam się błędy, my na pewno dużo nad tą grą obronną pracujemy. Co widać chyba po ilości straconych goli, bo chyba mamy najmniej w lidze straconych nawet z tą dzisiejszą bramką. Natomiast, żeby wygrywać mecze i robić awans, trzeba strzelać bramki. Bardzo dużo czasu na to poświęciliśmy w zimę i na pewno musimy zacząć te bramki zdobywać. Nie zero, nie jedną, tylko po prostu w każdym meczu zdobywać tą jedną więcej, jak mówi się tej pamięci trener Górski, niż przeciwnik. Ja na pewno tak jeszcze pozytywnie chciałbym zakończyć. Dziękuję też kibicom, bo ten doping naprawdę nam pomaga, mimo że gdzieś tam oddali pojedyncze głosy. Na pewno chciałbym zakończyć optymistycznie. Myślę, że optymistycznie można zakończyć tak, że nawet po tej czerwonej kartce my tak naprawdę bardzo mocno siedzieliśmy na przeciwniku, dążyliśmy do zdobycia bramki. Widać, że jesteśmy silną drużyną, natomiast żebyśmy nie mieli tak nerwowych tych końcówek i takiego przebiegu spotkań, musimy po prostu bardziej kontrolować to od początku meczu. Powiedzieliśmy sobie kilka takich mocniejszych słów w szatni, ale bardziej dotyczą one tego, jak my mecze rozpoczynamy, bo za to, jak my te mecze kończymy i jak walczymy o tą bramkę wyrównującą i później zwycięską, to naprawdę ja mogę tylko chłopaków gdzieś tam wspierać i powiedzieć im, że tak chcemy, żeby to wyglądało. Na pewno pokazaliśmy dzisiaj charakter w tej drugiej połowie, trudno tego odmówić. Myślę, że też to widać po ilości fauli i żółtych kartek. Aczkolwiek nie to jest naszym celem. My chcemy po prostu odebrać piłkę i zdobyć bramkę. Dobrze, że gramy w środę ze Skrą. Mam nadzieję, że ten mecz będzie takim samym bodźcem jak mecz w Stargardzie i że teraz zacznie się ta seria na plus, w której będziemy się cieszyć. My też jesteśmy drużyną, która na wyjeździe radzi sobie świetnie, więc cieszę się, że jedziemy do Częstochowy i mam nadzieję, że tam stamtąd przywieziemy 3 punkty. No właśnie, tak jak Pan powiedział, na wyjazdach radzicie sobie, no jeśli nie świetnie, to dużo lepiej niż u siebie. Ta seria u siebie już bez wygranej strasznie się wydłużyła. Mam tutaj szukać jakiejś ideologii? Coś? Ja mimo wszystko uważam, że świetnie, bo chyba mamy najwięcej zdobytych punktów na wyjeździe. Więc jest to dobry, najlepszy wynik w tej lidze. A jak nie, to jesteśmy na drugim miejscu, może po tej kolejce. Natomiast jeśli chodzi o mecz u siebie, myślę, że tak po prostu się dzieje. Nie doszukiwałbym się żadnej jakiejś dodatkowej ideologii do tego. Za chwilę przyjdzie, nie wiem, 5 domowych zwycięstw z rzędu i to jest zupełnie normalne. Czasem się to rozkłada, przedziela się jakimiś remisami, porażkami. Czasem wygrywa się kilka z rzędu, tak jak my mieliśmy 4 z rzędu, potem 5 z rzędu mamy niewygranych. Dlaczego nie mamy wygrać kolejnych 4-5 z rzędu u siebie? Myślę, że jest to do zrobienia. Tylko po prostu musimy wystrzegać się tych błędów na początku. Zresztą Liverpool przegrał u siebie 6 spotkań z rzędu, a jest najlepszą drużyną na świecie w ostatnich kilku latach i po prostu czasem tak się dzieje. To jest sport. No jeszcze ta Skra, najbliższy przeciwnik. Taki niewygodny zespół. Mało traci tych goli, szczególnie u siebie. Jedną strzela i wygrywa. Tak, zdecydowanie. Natomiast w meczach z naszym udziałem pada też najmniej bramek chyba w lidze i jeśli sumujemy gole, to generalnie tych bramek pada chyba najmniej. I my, i Skra, i bodajże chyba Motor Lublin, to są takie 3 drużyny, które nie strzelają jakoś super dużo, ale też za dużo nie tracimy. Natomiast ja bym się przewagi Skry w żadnych aspektach nie doszukiwał. My też trenujemy cały czas teraz na sztucznym boisku, bo nie było jeszcze możliwości wchodzenia na boczne czy na naturalne, więc jesteśmy tak samo zaadoptowani do boiska sztucznego jak Skra. Nie uważam, że jest to ich przewaga. Być może w maju czy czerwcu byłaby to ich przewaga. Zdaję sobie sprawę, że jest to rywal, który też traci mało bramek. No i dla nas najważniejsza informacja jest taka, że my po prostu musimy strzelić tamtą jedną bramkę więcej. Najlepiej nie stracić żadnej, jak się nam przytrafi stracona bramka, to mam nadzieję, że w momencie, kiedy już my będziemy mieli ze 2 strzały.